Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, detailing i quick show spray. Dawno nie było u mnie tej firmy, bardzo dawno. Kurczę, nawet tak sięgam myślami, co ostatnio było, chyba torba i pędzelki. A, w ogóle właśnie, co do pędzelków. No dobrze, że sobie przypominam. Kurczę, zapomniałem, że... Momencik, zaraz jestem. Widzisz, kurde, przypomniałem sobie... Słuchaj, pamiętasz szczoteczkę czarną? Mają w trzech kolorach teraz. Mam jeszcze brązową, jest jeszcze chyba z tego co kojarzę biała, więc można ją sobie sprytnie kolorami dobrać do czyszczenia danej powierzchni, żeby się nie pomyliło. Ciekawa sprawa. Kształt wszystko jest to samo oczywiście, różni się tylko ta rączka kolorem. Tu mam akurat brąz. Co do samego produktu. Zacznę od zapachu, który kurczę, wiesz co, nie wiem co mi przypomina, nie mam pojęcia. Tak naprawdę nie mogę znaleźć tego, jakaś oranżatka, landrynka. Przyjemnie, przyjemnie. Kolejna rzecz, butelka i szata graficzna. No, klimat jest.
Naprawdę spoko. Klimat naprawdę jest. Rewelacja, tak to fajnie, tak kurczę, no prosto, ale naprawdę ze smakiem. I tak naprawdę ta butelka, jeżeli chodzi o gwale, kurczę, leży tu elegancko. Fajnie, tutaj mi się całkiem podoba, całkiem nieźle. No dobra, lecimy dalej. Aplikacja produktu. No i tu kurczę, no szału nie ma. No szału nie ma, raczej może inaczej. Produkt w pewnym momencie stawia opór. Potrafi też wyciągnąć włoski z mikrofibry puszystej, dlatego później wskoczyła też gwala. Sprawdzałem sobie na różnych mikrofibrach. I teraz tak, zauważyłem, że produkt lubi, jak jest go więcej niż za mało, jeżeli chodzi o aplikację. Ja to robię tak, że na mikrofibrę i jeszcze lepiej, jakbyś dał sobie strzał na panel. I wtedy rozprowadzenie. On będzie w pewnym momencie stawiał opór i zostawiał takie jakby mazy. Odwracasz mikrofibrę i szybkie ruchy, praktycznie bez docisku. I on się wypracowuje. Nawet jak zostaną mazy, nie ma się co martwić, bo one znikną. Ładnie odparowuje. Także tu pod tym względem no ta aplikacja i docieranie no nie jest mistrzowskie. Powiedziałbym, że nie jest quick. Naprawdę, nie jest quick dla mnie. Próbowałem różnymi mikrofibrami, kurczę, no stawia ten opór. I włoski też potrafi wyciągnąć. Ale za to produkt mega daje połysk. Naprawdę, no jestem pod wrażeniem. Naprawdę, połysk tego produktu jest fantastyczny. Super. Naprawdę, rewelacja. Kolejna rzecz, słuchaj, co do tego produktu, siedzi również i na szybach. Zresztą zobacz. Tak jak widziałeś, na szybę rozprowadzenie, szyba nie ma na sobie zabezpieczenia i była taka tępa, dostała poślizgu. Właśnie, jeszcze jedna kwestia. Widziałeś tam mazy, one znikły, one znikają później, nie zostawia po sobie nic. Produkt ma fajny poślizg po aplikacji, naprawdę super. Zjazd jest całkiem niezły, krople może są koślawe, ale jest przyjemnie. Ten panel, na który, bo ja na niego patrzę, kosmos, na niego patrzę, on był bez niczego. Ja tam zdjąłem, tam była tafla, no dostał, no uderzenie jest. Jest naprawdę srogo. Kolejna rzecz, produkt, kurczę, nie boi się żadnej powierzchni. Żadnej. Czy to karbon, czy plastik, siedzi perfekcyjnie. No dobrze, myślę, że
wystarczająco pokazałem. Oczywiście, no jakbym chciał wszystkie aplikacje tego produktu pokazać, no to kurczę, film byłby za długi. Ale reasumując, jeżeli chodzi o ten produkt. Fajny, naprawdę fajny. Z tych wszystkich takich quick detailerów od Detailing, co miałem, co tam testowałem, ten jest najfajniejszy. Ten jest najfajniejszy. On to nie jest mistrz trwałości, ale tu nie o to chodzi. Bo ja nie rozumiem, kurczę, pytań, jak zarzucę quick detailer, ile siedzi? Kurde, kto bada w ogóle trwałość quick detailera? Nie do tego jest przeznaczony. Tu jest quick show spray. No tak nazwali, dla mnie to jest quick detailer, który daje, i to tak patrzę, on delikatnie zakrawa o szkiełko, ten kolor. I wiesz co, na jednym panelu, kurczę, położyłem, jestem skłonny powiedzieć, że on coś tam jakby przyciemniał, tak delikatnie tonuje, kurczę, ten panel, ale widzę, że jemu bardziej tak do szkiełka, kurczę, niż, nie jest to szkło, nie jest to CC Water Gold, ale on w tym kierunku idzie. Naprawdę, połysk dla mnie jest fenomenalny. Specjalnie zarzuciłem go na Volvo, bo tutaj badam różne zabezpieczenia. Szybkie, powłoki, woski, tu już powłoki, które jakiś tam czas siedzą. Produkt siedzi maksymalnie 2 mycia, 3, może 4. To jest max i po produkcie. Czyli rewelacyjnie, tak jakbym chciał. Nagrałem też film, jak aplikuję go na mokry panel. Nie wiem, dlaczego mi się nie nagrał. Nie wiem. Nie boi się wody, spokojnie. Nie boi się wody, na mokro też możesz go liznąć. Bez problemu usiądzie. Tylko, znaczy jedyny minus tego produktu moim zdaniem to jest właśnie ta aplikacja, gdzie w pewnym momencie on jest taki toporny, kurczę, i tylko mówię, wtedy odwracasz, i właśnie, jak lecisz całe auto, mikrofibra ci się już uzupełni, nie wal na mikrofibrę. Ja robiłem to na panel. Jeden strzał z guali na panel, rozprowadź, zobaczysz mgiełkę, czy tam, jak to niektórzy mówią, mazy, odwróć mikrofibrę, szybkie ruchy. Szybciutkie ruchy, tak jakbyś tylko smyrał ten panel, bez żadnego docisku. One znikają i odparowuje perfekcyjnie. Ja aplikowałem to jesienią. Temperatura max 15 stopni, wilgotność też nie, myślę, że znaczna, więc te odporowywanie też nie było jakieś kosmiczne, ale nie zostawia nic, nie zostawia nic. Także te mazy, które widzisz, one znikną i nie będzie z tym problemu. Bardzo ciekawy produkt, naprawdę bardzo fajny, ale połysk jest naprawdę rewelacja. I ja go tak widzę, że to jest taki produkt właśnie, kurczę, umyłem sobie auto, pik, dorzucam połysku i fruwam. Kolejne mycie, wiadomo, no prawdopodobnie, myślę, że jak dwa wytrzyma, to będzie ok. Kolejne mycie, fik, zarzucam produkt i podbijam połysk. Jedziesz gdzieś na zlocik, pyk, podbijasz, naprawdę. Połysk jest fenomenalny, naprawdę. To jest taki, dla mnie to jest taki typowy quick detailer. Produkt właśnie, który ma mi na szybko podbić połysk i ten to całkiem fajnie robi. Naprawdę, jeżeli chodzi o quick detailery i od detail, ten mi się podoba. Ten naprawdę mi się podoba. Nawet nie przeszkadza mi w nim guala, bo ta pudelka, jakoś ta butelka z tą gualą tak sprytnie to wygląda. No dobra, myślę, że chyba produkt przedstawiłem, pokazałem z każdej chyba strony. Tak naprawdę no, na karbonie rewelacyjnie też usiadł. I to co ciekawsze, że na karbonie nie dorzucił mi jakiegoś połysku. A na podszybie już tak. Już zaczęło się. Wszystko zależy od plastiku. Karbon fajnie go przyjął, taki stonowany, bez jakiegoś znacznego połysku. A plastik na przykład na podszybiu błyszczał się jak psu zęby. Także też w zależności, wiadomo, od plastiku. Ale lakiery to ten produkt uwielbia. Naprawdę, jeżeli chcesz sobie podbić znacznie połysk, który troszeczkę będzie zakrawał o szkiełko, ten produkt jest idealny do tego. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!